Te krwiste koktajle są dziś wyjątkowo smaczne. Zdecydowanie. Och, chciałabym być wampirem. O, Kasia, jadam. Chwileczkę. Aha, tam są. Jestem pewna, że teraz pomyślą, że jestem jedną z nich. O nie, tylko nie to. To sztuczne kły? Widziałaś to, Kasia? Nigdy nie będziesz wampirem, Molly. Lamusy powinny znać swoje miejsce. O, znowu to samo. Ktoś cię dręczy, Molly? Ach, to znowu wy. My tylko się bawiliśmy. Chodź, Molly, pomogę ci. Witaj w mojej norze. Czuj się jak u siebie. Osi łzy. Możesz zostać wampirem, jeśli tylko chcesz. To w sumie bardzo proste. Musisz tylko postępować zgodnie z tą listą. Zacznijmy od pielęgnacji skóry. Nie martw się, wiem co robić. No, tak jakby. Co robisz? Pozbywam się tych ohydnych pryszczy. Widzisz? To proste. A teraz ostatni szczegół. Rozpoznajesz tego łobuza? To krok za dużo. Po prostu nie wiesz, czym jest prawdziwy romans. Ochłońmy na chwilę, Molly. Masz ochotę na krwiste lody? O, dzięki, baby! Och, czuję się teraz taka ładna. Rany, ale jestem głodna. Chodź do mnie, czosnkowa pyszności. Co to jest? Alarm czosnkowy! Tylko nie to! To jest mega dobre. Chcesz trochę? Dobra, przestań rzuć. Mamy tu ważne rzeczy do roboty. Zróbmy to. Wampiryczna szczotka? Ale ja nie mam kłów. Och, masz rację. To znaczy, że czas na plan B. Ten gadżet pomoże nam pozbyć się kamienia. Cierpliwości, Molly. I co? Zadziałało? Ostrożnie, Molly! To jest tak błyszczące, że aż niebezpieczne. Och, to światło. Jest po prostu zbyt jasno. Gdzie jest mój parasol? Od razu lepiej. A teraz krem na oparzenia. To naprawdę pomogło. Krok drugi. Wampir potrzebuje złowieszczych kłów. No to zabieramy się do wypełniania. Stój! Stój! Mam lepszy pomysł. Ojej, jakie masz cudowne paznokcie! A, daj spokój, kochana. Teraz wyglądam jak prawdziwy wampir. Bardziej jak słodki mały mors. Masz rację. Trzeba je skrócić. Udało się! Wyglądasz świetnie, baby. Co jest teraz na naszej liście, Molly? Teraz zajmiemy się twoimi uszami. Nie ruszaj się, słyszysz? No dalej, no. O, nie chciałam. Skup się, Mia, dasz radę. Cóż, ten mózg i tak potrzebuje dużo pracy. To ja rozumiem. Chodź, kolego, włóżmy cię z powrotem na miejsce. Chyba przysnęłam na chwilę. Co tu się dzieje? Jesteś teraz wampirem. Gratulacje. Zobacz się w lustrze. Chwila. Gdzie ja jestem? No tak, zapomniałam ci powiedzieć. To efekt uboczny bycia wampirem. Ale i tak masz gorsze zmartwienia. Na przykład wąsy. I to coś między brwiami. Nieważne, możemy to naprawić. Znam idealny wampiryczny przepis. To na pewno bezpieczne? Zaufaj mi, Molly. Wosk to najlepszy przyjaciel każdej dziewczyny. Ciągniemy! No dalej, tylko trochę jeszcze... Tak, udało się! Naprawdę to uwielbiam! Śnieżyca w środku lata? Dziwne. Dziwne, ale fajne. Molly, czy to twoja sprawka? A tak, czasami mam łupież. Cóż, musimy coś z tym zrobić. Śnieżyca odwołana. Będziemy potrzebować dużo pianki. I mam na myśli naprawdę dużo. Trzymaj się, Molly. Nie mogę uwierzyć, że to było takie łatwe. Wow, jestem jak modelka z okładki wampirzej mody. Mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Ostrożnie, Mia! Oczywiście, Molly. To dla ciebie, tak przy okazji. Jakie ładne! Poczekaj tu na mnie, kochana. Te pióra sprawią, że będę jeszcze ładniejsza. O, może zrobię sobie loki? Idealnie! Właśnie tego potrzebowałam. Mia, jak wyglądam? Jesteś po prostu oszałamiająca. Co to jest? Molly, twoje ręce potrzebują natychmiastowego manikiru. Do dzieła! Ktoś zostawił tu rękę. Tylko bez paniki, Molly. Dodajmy też do tej kąpieli eliksir mojej rodziny. To powinno zadziałać. Naprawdę zadziałało! A teraz czas na prawdziwie wampiryczny manikir. Nie, nie jestem gotowa! O, Molly, twoje paznokcie będą takie ładne! Ej, jest całkiem nieźle! To moja najlepsza praca. Nevermora, mój ulubiony makaron. Przejdź na ciemną stronę mocy. Uj, skąd to się wzięło? To chyba moje, Mia. Natychmiast się tego pozbędę. Chwileczkę, kochana. Nie wolno igrać z ogniem. Płonę! Właściwie to myślę, że jest okej. Brak włosów jest całkiem fajny. Cieszę się, że dobrze się bawisz. A co ze mną, Mia? Ja też chcę pomocy z makijażem. Masz rację. Kiedy tu skończymy, nawet się nie rozpoznasz. Piękno jest naprawdę łatwe do osiągnięcia. Musisz tylko popracować nad kolorytem skóry, dodać trochę połysku i... To dopiero początek. Teraz czas na rzęsy. No dalej, dasz radę. Nie zapomnij też o jetach. A teraz przedstawiam ci szminkę. Wypróbuj ją. Jest bardzo łatwa w użyciu. Jaka ładna! Słyszałaś to? Wrócę za chwilę. Chwileczkę. Wystarczy na dzisiaj. Czas na polowanie. Ach, to jesteś, Mia. Wilkołaki nie potrzebują ładnych strojów. Spójrz, co mam, Molly. Przymierz to. Wow, świetnie w tym wyglądasz. Z wyjątkiem butów. Molly, te buty to modowa katastrofa. Masz szczęście, że tu jestem. Cześć, ciociu Mavis. Nie potrzebujesz ich, prawda? W takim razie je weźmiemy. Proszę, Molly. O, jakie ładne! Naprawdę mi pomogłaś, baby. Cóż, nadszedł czas na nowy dzień w szkole. Mam nadzieję, że polubicie nową mnie. Molly? Stary, teraz to ja muszę się z nią umówić. Hej, kotku. Masz szczęście, zabieram cię na randkę. Chciałbyś, co, Adam? Wybacz, ale nie będę umawiać się z takim frajerem jak ty. Naprawdę to zrobiła! Jesteś super, Molly! Świetna robota, kochana! I tak nie zasługiwał na taką dziewczynę jak ty. Molly, czy ja też mogę zostać wampirem? Nie pożałujesz! A może urządzimy teraz imprezę wampirów? Niełatwo jest być Molly. Jeszcze trochę! Tak, to mój obiad! Rany, ale jestem głodna! Au, to boli! Dobra, wystarczy na dziś. Co? Co to było? Wow, to moja szansa! Uspokój się, kochanie. Głębokie oddechy, pamiętaj. Tęsknię za mamą i tatą. O, kochanie, to słodkie maleństwo szuka domu. Dobrze, od teraz będziemy twoimi rodzicami. Znienacka Molly została wciągnięta w życie pełne bogactwa i luksusu. Dzień dobry, pani Rich. Jak się masz? Nad czym będziemy dzisiaj pracować? Robimy makijaż? O nie, dzisiaj popracujesz nad moją córką. Sacre bleu, chyba pani żartuje. Bez żartów, to bardzo poważna sprawa. Ta dziewczyna jest taka spłukana. Nie, odmawiam zbliżania się do tego. Ale płacę ci tyle pieniędzy. To co innego. Dobrze, pomogę. Proszę, całe pudełko kosmetyków. O, dobrze, popracujemy nad tym później. Dalej, Molly. Witamy w nowym domu. Wow, ten lew jest taki dziki. Wygląda na to, że to dla niej duży szok. Złoty chleb? To musi być takie smaczne. Szybko, dołącz do nas, kochanie. Co tam robisz? Wezmę tylko jeden mały kęs, dobrze? To śmierdzi. Źle się czuję. Coś ci wystaje z buzi. Nie ruszaj się, kochanie. Naprawię to. Na litość boską. Tam jest tyle śmieci. Molly, bogaci ludzie nie mogą mieć takich zębów. Ale jak to naprawić? Pomożemy ci naprawić twój uśmiech. Wystarczy trochę pasty do zębów na dobry początek. Powiedz, a Molly... Nie, nie ma mowy. No już, kochanie, to takie proste. Kończy mi się cierpliwość. O, wiem. Chcesz gryza? Tak! Dobra dziewczynka. Pomocy! Co się z nią dzieje? Nie mam pojęcia. Wow, czuję się świetnie. Zuch, dziewczyna. Wow, spokojnie, Molly. Od teraz jej uśmiech na pewno rozjaśni każdy dzień. Tylko nas nie oślepiaj, kochanie. To rozumiem. Wow, jak to się stało, że nigdy wcześniej nie zauważyłam tych wąsów? Chwila, zaraz wracam. Mój Boże, moje wąsy są o wiele cieńsze niż jej. Nie martw się, musisz tylko lepiej o nie dbać. Po prostu patrz i ucz się, tatusiu. Kochanie, tylko ja mogę mieć wąsy w tym domu. Uspokój się, Adam. Pomoże nam ten poręczny gadżet. Raz, dwa i możemy pożegnać się z tym zarostem. Molly, musimy porozmawiać. Kochanie, naprawdę powinnaś się tego pozbyć. Nie, nie chcę, nie ma mowy. Nie będzie bolało ani trochę. No to jedziemy. Od razu lepiej. O, mogę to pożyczyć? Widzisz, już lepiej wyglądasz. Molly, prawdziwe damy tak się nie zachowują. Adam, przestań się wygłupiać. Spójrz na to. Myślę, że będziemy potrzebować do tego wosku. Na pewno. Wymaga to zabiegu depilacji. Piękno wymaga poświęceń. Co zamierzasz zrobić? Nie martw się, mama i tata nie skrzywdzą cię ani trochę. Adam, chwileczkę, proszę. Raz, dwa, trzy. O, ono ma ultradźwięki. Moja biedna głowa. Adam, zrób coś. Wiem, jak to naprawić. Mała przekąska nam pomoże. Smaczne. Dzięki Bogu. Wreszcie jest cicho. Błogosławiona cisza. Ale Molly ma teraz więcej powodów do zmartwień. Pryszcz. O, nieważne. Wow. Ups. Adam, patrz. Co się dzieje z jej twarzą? Zbyt dużo słodyczy szkodzi. Hej, to niesprawiedliwe! Cukier spowoduje więcej pryszczy. O tak? Dam ci pryszcze! Molly! Och, skarbie, gdybyś mógł się teraz zobaczyć. Nieźle go załatwiłaś, Molly. Mam też trochę dla ciebie, mamusiu. Koniec, dosyć żartów. Nie martw się, kochanie. Twoja mama ma doskonałe lekarstwo. Odkurzacz porów. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Zaczynamy. A nie mówiłam? Wow, napraw inne pryszcze. Pospiesz się. Cierpliwości, cierpliwości. Niesamowite. Twoja twarz jest teraz idealna. Chwileczkę, czy to są wągry? Jak ja ich nie zauważyłam. Pomogą nam w tym plastry do porów. Po prostu wyjmij pasek i przyklej go tam, gdzie trzeba. Dobrze, zdejmijmy pasek. Wow, te plastry doskonale pozbyły się zaskórników. A teraz idź i odpocznij, kochanie. Zaraz, mamusiu. Ups, wróciłam. Molly? Znowu? Żadnych więcej słodyczy dla ciebie. Oto wysokiej klasy przebranie na pryszcze. Od teraz będziesz na diecie. Każda bogata dama powinna mieć idealny manikir. Po prostu kocham cyrkonie. Witam wszystkich. Zobaczcie moje paznokcie. Hej, hej! Molly, zaskoczyłaś mnie. Pokazuję mój manikir moim fanom. Fajnie, ja też chcę. O nie, jakie to przerażające. Kochanie, to jest kosmetyczna katastrofa. Sól morska pomoże. Poddamy twoje dłonie niesamowitej metamorfozie. Krok pierwszy, kąpiel solankowa. Nie wstydź się, Molly, chodź. I zdejmij już te obrzydliwe rękawiczki. Nie martw się, kochanie, to wspaniałe uczucie. Krok drugi, piłowanie. Uff, to było trudne. Ta baza pomoże wzmocnić paznokcie. La 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 la. A teraz czas na zdobienie paznokci. Wow! Jedno naciśnięcie guzika i manikir gotowy. Wow, fajnie! Molly, nie! Jeszcze raz. Doskonale. Czas na przerwę na kawę. Pani Emilko, proszę, pani latte i najnowsze czasopisma. Dziękuję, Nancy. Uważaj, kochanie, tak żyją bogate damy. Trzeba zawsze śledzić najnowsze trendy. Wow, jakie piękne usta! Robią wrażenie. Sposobów na poprawienie ust jest wiele. Wystarczy odpowiedni gadżet. Poczekaj, znajdę pompkę do ust. Miałam ją gdzieś tutaj. Znalazłam. Ach, Molly, co ty zrobiłaś? Pomocy! Po co ci odkurzacz, głupolu? Zostaw ją w spokoju! Nie schodzi! Staram się. Jeszcze trochę i... O, nie czuję ust. Au, to boli. Nie powinnaś była, kochanie. Spójrz na to maleństwo. Będzie działać dużo lepiej i dużo szybciej. Po prostu spróbuj, nie pożałujesz. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak wyglądam. Dobrze? Wyglądasz zupełnie jak Kylie Jenner. Sama zobacz. Hej, racja! Niesamowite. Co teraz? Twój makijaż oczywiście. Adam, przynieś nam podkład. Do usług, moje panie. Wałek przyspieszy sprawę. Zacznijmy malować. Ha! Makijaż to przyjemność. Adam, co robisz? To łaskocze. Nie można ci nic powierzyć. Sama to zrobię. Mamo, proszę, nie złość się na tatusia. Chciałem tylko pomóc. Pierwszy makijaż dziewczyny jest zawsze ekscytujący. Dobrze, że mama Molly jest prawdziwą profesjonalistką. Tu przyda się szablon do brwi. To jest takie zabawne. Wystarczy kilka pociągnięć pędzlem i twoje brwi są idealne. To bardzo ważne, żeby nie przegapić ani jednego miejsca. Nie zapomnij, brwi pomagają oprawić twarz. A teraz nauczę cię malować się eyelinerem. O, chwileczkę. Tak, panie Tyler? O, cześć, licznotko. Zaprzyjaźnimy się, prawda? O co chodzi? Moje kreski wychodzą nierówno. O, pokażę ci. Do widzenia. Dobra, Molly, na czym skończyłyśmy? Cześć, mamo! O, słabo mi. Ups, to niezręczne. Ach, tak jest lepiej, kochanie. Proszę, zamiast tego użyj tych naklejek. Wow, ale fajnie! Od teraz makijaż Molly będzie idealny. Już prawie koniec. Adam, zatrzymaj się natychmiast. To są sztuczne rzęsy, a nie sztuczne wąsy. Teraz zamknij oczy i policz do 10. 10! Wow, ale ciężkie! Gęste rzęsy naprawdę podkreślają oczy. Zazwyczaj. Wiesz, nie potrzebujemy tego. Po prostu użyjmy starego, dobrego tuszu do rzęs. Leciutko, tu i tam. A to błyszczyk na poprawę wizerunku. Uwielbiam to! Cała ta praca naprawdę się opłaciła. Molly prawie skończyła metamorfozę. Pozostało tylko ułożyć włosy. O, co to za obrzydliwa rzecz? Utknęło jej we włosach. Molly, to jest okropne. Co to jest? Jak to się tam dostało? Wezmę to sobie. Młoda damo, to nic nie da. O, pająk! Natychmiast idź do wanny. Dobra, już. Hej, kąpiel jest naprawdę przyjemna. Czas zadbać o włosy. Aby poprawić wygląd, Molly użyje maski do włosów. A, jak ładnie pachnie. Pamiętaj, by równomiernie ją rozprowadzić. Puk, puk! Przyniosłam kolejny gadżet. Super szybko wysuszymy tym włosy. Teraz przymocujemy suszarkę i... Wow, jak miło i ciepło! Wszystko gotowe. A teraz spójrzmy na ciebie. Przydałyby ci się loki. Naprawdę dopełnią twój look supermodelki. Potraktujmy jej loki lokówką. Aha, i to nie wszystko. Stylowa fryzura nie jest kompletna bez jasnej dekoracji. Patrz i podziwiaj. Klik, klik i teraz nasze włosy są pełne klejnotów. Wow, to jest niesamowite. Chcę się popisać przed tatą. Szybko! O, gdzie one uciekły? Jesteśmy? Patrz, Adam, nasza Molly jest taka piękna. Świetnie się spisałyście. Ale jest jeszcze jeden problem. Oczywiście, nasza córka nie powinna nosić tych łachów. Masz, załóż tę sukienkę. I te buty. Nie mogę w to uwierzyć. Czy to wszystko dla mnie? O, ona jest taka urocza. Te stare szmaty nadają się tylko na śmietnik. Nadchodzi chwila prawdy. Czy jesteś gotowy na nową i ulepszoną Molly? Molly, jesteś bardzo piękna! Brak mi słów! To brzydkie kaczątko zamieniło się w pięknego łabędzia! Kto tym razem zdobędzie koronę królowej piękności? Czy to możesz być ty? To nasza szansa! Molly, musisz wziąć udział! Dasz radę! Mój Boże, mamy to, ludzie! Oto nasza niekwestionowana zwyciężczyni. Nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę wygrałam! Brawa dla naszej nowej królowej piękności. Molly Rich! To nasza córka! Ach, jesteśmy z ciebie tacy dumni! Wyglądasz świetnie! Jaka fajna fryzura! Tak, a to nowe koraliki. Wow! Chciałabym być taka fajna! No, tylko ktoś wyjątkowy może być królową cheerleaderek. Zobacz, ile mam trofeów i nagród. Och, nigdy nie będę taka jak wy. Zgadza się. Możesz mi tylko zazdrościć. O nie, tylko nie mokra podłoga. Nie! Co się stało, Mia? Żyjesz? Co się stało? Ona potrzebuje pomocy. Gdzie ja jestem? Nie mogę w to uwierzyć. Co ja zrobię bez mojej córki? Moja kochana córeczka, czy to jest koszmar? Mia, kochana, tak bardzo za tobą tęsknię. Proszę, obudź się. Potrzebujemy cię. Biedactwo, to takie smutne. Bądź silna, Mia. Och, życie jest takie niesprawiedliwe. Nie martw się, jesteśmy tu z tobą. Dlaczego ona? Cóż, to twoje święto, kochanie. Chwileczkę, przyniosłyśmy tort. Aha. Twój ulubiony! Spójrz, jaki piękny! Wszystkiego najlepszego, kochana! Cii, bo ją przestraszysz! Cóż, znowu nadszedł ten dzień. Szkoda, że jej tu nie ma. Biedactwo. Mam nadzieję, że nas słyszysz. Muszę to zrobić. Wszystkiego najlepszego! Wendy? Co to było? Kto tu jest? Obudź się, moja dziewczynka! Mia, kochana! Tak długo na to czekałyśmy! Dziwne. Gdzie ja jestem? Wszystko jest okej. Jesteś w szpitalu. Mam 30 lat? To jakiś żart? Nie martw się, to nie tak dużo. Tutaj, spójrz. Co za stara kobieta. O, nie czuję się za dobrze. Kochanie, nie! Nie znowu! Chwileczkę, mam jeszcze jedno. Nie! Wendy! Przykro mi, pani Jaśkowiak, ale to działa. Więc to nie jest sen? Siwe włosy to nic. Najważniejsze, że tu jesteś. Zgadza się. Mia w końcu wróciła. Teraz wszystko wróciło do normy. To nasz dom. Wejdź. Wow, tu jest zupełnie inaczej. Chodź, muszę ci coś pokazać. Proszę bardzo, oto twoje rzeczy. Uratowałam wszystko. Naprawdę? Mówisz poważnie? Oczywiście. Zostawię cię samą. Musisz sobie sporo przypomnieć. Wow, co tam jest? Nie mam mowy, nie wierzę własnym oczom. Moja ulubiona torba. Wow, mój telefon. I jeszcze działa. Jak mogłam zapomnieć? Musi być gdzieś w pobliżu. Jest, on jest taki przystojny. Muszę do niego napisać. Cześć, co tam? Nie, chcesz gdzieś razem wyjść? Świetnie, czekam na odpowiedź. Tak, to on. Kawiarnię o 5:00. Ubierzmy się. Muszę być dziś wyjątkowo piękna. Dobra, co jest teraz modne? Jak zwykle. Im większe, tym lepsze. Teraz make-up. Powinno być bardzo kolorowo. Świetnie. Mój ulubiony kolor. Chyba jestem gotowa. Och, racja. Ciuchy. Prawie zapomniałam. Zobaczmy, co tu mam. Moja ulubiona spódnica. Tak bardzo za nią tęskniłam. O, to już nie mój rozmiar. To koniec. Co mam zrobić? Muszę coś wymyślić. Wow, mama wiesza pranie. To za dużo. Nie w moim stylu. Ale właśnie tego potrzebuję. Ups, spadam stąd. Świetnie, to może być niesamowity top. Zaraz, chyba czegoś brakuje. Co to jest? Gdzie jest moja ulubiona sukienka? Nie, to jest okropne. Co zrobiłaś? Nie mam mowy, mamo. Po prostu chcę nosić modne ciuchy. Ach, racja. Chyba musimy porozmawiać. Nie możesz nosić ubrań, które nosiłaś, kiedy miałaś 15 lat. Mia, nie jesteś już taka młoda. Rozumiesz? Proszę bardzo. Wygląda świetnie. Powodzenia. Ona jest taka piękna. Ach, jestem bardzo zmartwiona. Myślę, że to on. Dalej, Mia. Nie bój się. Hej, jak się masz? Cześć, znamy się? Ups, przepraszam. Chyba cię z kimś pomyliłam. Ale wtopa. Wybacz. To koszmar. Jak mam go rozpoznać? Hej, Mia, tu jestem. Hej. Dawno się nie widzieliśmy. Właśnie, chyba ze 100 lat temu. Proszę zamówienie. Smacznego. O, fajnie. Uwielbiam hamburgery. No dobrze, umieram z głodu. Dobry pomysł. Jest jeszcze smaczniejszy. Cudne, pyszne. Nie mogę znaleźć słów, żeby to wyrazić. Proszę, proszę. O, muzyka. Prawda? Ale nuda. Zatańczymy? O, jesteś pewien, że to dobry pomysł? To koszmar. Czy on żartuje? Ekstra. Świetnie tańczysz. Poczekaj, zaraz wracam. Przepraszam, chwileczkę. Oczywiście, nie ma problemu. Znam to. Świetnie. A teraz zabawmy się. Cóż, chodźmy. Zaszalejmy. To lubię. Dawaj, dawaj. Ruszaj się. Ale fajnie. Nie jestem pewien. Chyba nie mogę. Dawaj. Poradzisz sobie. Zróbmy imprezę. Wątpię. To okropne. Chyba już pójdę. Hej. A, dobra. Strasznie się zrobił nudny. 15 lat w śpiączce to nie powód, żeby nie zrobić świadectwa. Ciekawe, jak radzą sobie moi koledzy z klasy. Nie, jeszcze raz, mam tego dość. Zaraz, znam go. No tak, to ten frajer. Nie uwierzysz. Obiecał mi wiele rzeczy. Kwiaty, filmy, słodycze. A na co on liczy? Nie, moje książki. Co za loser. Teraz będziemy się dobrze bawić. Prezent dla ciebie, frajerze. Nie, co robicie? Co za beksa. Dalej, dasz radę. To niesprawiedliwe. Dlaczego to robicie? Świetnie. Stary żart jest nadal zabawny. Hej, frajerze. Dawno się nie widzieliśmy. Nienawidzę tego. Zaraz. Co to jest? Kto to robi? A, to ona. Mia Jaśkowiak wróciła do szkoły. Przykro mi, ale... Co? Dyrektor? Czy to żart? Nie mogę w to uwierzyć. Dobra robota. Tak trzymaj. Mamo, mamusiu, mamusiu, musimy porozmawiać. Chodź, słyszysz mnie? To ważne. Co? Co się stało, Mia? Potrzebuję tego hagiwagi. To jest drogie. Proszę bardzo. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby znalazła sobie pracę. Co? Mam iść do pracy? No, to ciekawe. Sprzedawca słodyczy. 20 dolców dziennie. Ideolo. Już jadę. Cześć, widziałam ogłoszenie. Świetnie, właśnie na ciebie czekaliśmy. A oto miejsce pracy. Teraz pokażę ci wszystko. To proste. Jest dużo słodyczy, które trzeba sprzedać. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Możesz zaczynać. Świetnie, nie zawiodę cię. A to jest słoik na pieniądze. Powodzenia! Do zobaczenia. Dzień dobry, chciałabym kupić cukierki. Jasne, możesz wybrać co chcesz. Super, jest ich dużo. Wezmę te. Świetny wybór, a teraz zapłać tu. Pierwsza klientka, świetnie. To najlepsza praca na świecie. Zarobię dużo pieniędzy. Ale gdzie są wszyscy? Dobra, będę musiała poczekać. Tyle słodyczy, gdybym tylko mogła je zjeść. Dobra, nikt nie zauważy. Może dwa? Dlaczego nie? Pyszne, to wspaniałe. O to chodziło. Wow, sprzedałaś wszystko? To cudnie. Dobra robota, nieźle. Czekaj, brakuje pieniędzy? Nic nie rozumiem. Dlaczego jest tak mało? Gdzie jest reszta? O nie, nie zniosę tego. Spadaj, nie chcę cię tu więcej widzieć. Czekaj, oddaj kapelusz. Nie, proszę, nie rób tego. Powiedziałem, wynoś się. Słyszysz mnie? Kolejny test. Ona nas nienawidzi. Wow, kto to jest? Nie zwracaj uwagi, to nowa dziewczyna. Test. Czekajcie, coś jest nie tak. Dzień dobry. Tak, to ja. Nie ma mowy. No cóż, zobaczmy, co wiesz. Daj spokój, dziewczyno. Dobra, wiem, co robić. Co? Co się dzieje? Proszę bardzo, teraz sobie poradzę. Tylko muszę to podłączyć. Nie martw się, to łatwe. Jeszcze chwila. Zaraz, co to jest? Hej, uważaj! Co to? Gdzieś musi być gniazdko. Cóż, oto jest. Teraz powinno zadziałać. Naciśnij przycisk. Jedziemy! Nie wierzę własnym oczom. Ona jest walnięta. Dobra, zajmijmy się swoimi sprawami. Musimy napisać test. Dobra, musi tu być. Dziwne. Co ona robi? To nie działa. Stop. Wygląda na to, że czas się skończył. Oddajcie kartki. Dobra, jasne. Hej, czekajcie. Już czas? Pospiesz się. Działaj. Dalej. Słyszysz mnie? Czekam. Powinnaś się pospieszyć. Okej, nieważne. Co? Nie mam mowy. Dostajesz jedynkę. Ale dlaczego? Powodzenia! O! Pomocy! Ups, przepraszam. Sekundkę, pomogę pani. Proszę bardzo, już w porządku. Chodź, mam ci tyle do pokazania. Czuj się jak w domu. Spójrz, tu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. To świetne, prawda? Ty? W ciąży? Żartujesz? To wariactwo. Jak to możliwe? Świetnie. Nie, nie mogę w to uwierzyć. To mój brzuch, a to ja z dzieckiem. Super, brak mi słów. Bu, cześć, jestem. Zagramy? O, a to... jesteście do siebie bardzo podobne. Moja córka, ona jest taka słodka. No to chodźmy. Co będziemy robić? Może... Tak, właśnie tak. Pospiesz się. Proszę bardzo. Chodźmy, mamy lepsze rzeczy do roboty. Nieważne. Domino, kocham tę grę. O, co to jest? I jak się w to gra? To bardzo proste. Wyjaśnię ci to. Jasne, oczywiście. Bardzo interesujące. Tak, dobrze. Wreszcie. Prawie wygrałam. Ta gra jest taka fajna. Świetnie. Powodzenia. Dasz radę. Spójrz, chyba wygrywam. Świetnie. Cóż, dorwę cię. Zobaczysz. O, a masz. Tak, jeszcze trochę. O tak, wygrałam. Mia? Czekaj, co ty robisz? Podoba ci się? To świetnie, prawda? Jasne, to niesamowite. Zobacz, co potrafię. Jest niesamowity. Rok to miłość. Mia, zobacz, co mam. Spodoba ci się. Świetnie. Bilety na jego koncert? Jak je zdobyłaś? Super, idziemy na imprezę. Chodź, zabawmy się. Jasne. Chyba jesteśmy. O tak, idę go zobaczyć. Zaczyna się. Wow, pospiesz się. Naprawdę? Już czas? Cóż, zacznijmy. Co? Widziałaś to? Czyj to dziadek? Cóż, bywa. Minęło dużo czasu. Myślałem, że jesteś moją jedyną. To okropne. Ale czego ja się spodziewałam? Ale nie jesteś już w moim sercu. Kto tu jest? O, koncert już się zaczął. Zaszalejmy. I to jest mój wymarzony koncert? Idę stąd. Stój, to moja szafka. Wow, wszystkie moje nagrody. A fuj, ile pajęczyn. Moje mistrzowskie pompony. Czas przypomnieć sobie, do czego jestem zdolna. Raz i dwa. Obrót, ruszać się. Królowa cheerleaderek powraca. Tak jest, dalej. Uff, to nie takie proste. Nie jestem w formie. Raz, dwa, trzy, cztery. Chwileczkę, moje ciśnienie krwi jest prawie w porządku. Dalej, piramida. Pokaż nam. Oczywiście, chwileczkę. Muszę dać radę. Jeszcze trochę? Już prawie? Hej, uważaj! Czekajcie, czekajcie. Już prawie? Proszę bardzo. I szpagat. Prawie. Super, pozwól, że ci pomogę. Auć, moje plecy. Biedactwo. Ona potrzebuje lekarza. Gdzie jest pacjentka? Ruszaj się. Pospiesz się. Ona musi iść na ostry dyżur. Biedactwo. Nie może tak robić w jej wieku. Do niczego się nie nadaje. Najlepsze lata mam ze sobą. Było świetnie. Byłam taka młoda i silna. Już nigdy nie będę taka. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, kochanie. Jesteś najlepsza. Nie, proszę, nie. Co? 31? Nie chcę być stara. No co ty? Zobacz, co mamy. Zgadza się. Przygotuj się na niespodziankę. Wow! Świetnie. Wygląda tak realistycznie. No to chodźmy. Pospieszcie się. To ja rozumiem. Dawaj, kochanie. Niewiarygodne. Tyle emocji. Bardzo się cieszymy. Jesteś naszą najjaśniejszą gwiazdą.